Szef Stajnia, pasja Kasia Bryk, zaczynamy Flash Tygodnia. 30 stycznia w salonie Orange przy ulicy Sowińskiego 77 pani Marzena Puławska odebrała skuter firmy Yamaha. Nagrody główną w konkursie w Orange na święta prezenty jadą do najbliższych. Organizatorem oraz fundatorem nagród była firma GTI. Bardzo serdecznie gratuluję wygranej w konkursie organizowanym przez firmę GTI, autoryzowanego przedstawiciela firmy Orange. Nagrodą główną jest skuter. I bardzo się cieszę, że to klient naszego salonu wygrał główną nagrodę. 31 stycznia w Hutniku odbyło się spotkanie z kandydatem PiS-u na stanowisko premiera, profesorem Piotrem Glińskim. Mówiłem dużo o innowacjach i o budowie takich ośrodków czy inkubatorów tej innowacyjności, odpowiedzialnych za łączenie biznesu z myślą naukową. To są różne, mogą być różne programy, które stymulują tego rodzaju współpracę międzysektorową. Także programy, które umożliwiają inwestycje w zakresie innowacji i badań prywatnym przedsiębiorcom. To po prostu na to powinny w dużej mierze iść środki europejskie. Od 31 stycznia możemy robić zakupy w nowym markecie Kaufland. W dniach 29 i 30 stycznia w publicznym gimnazjum imienia Armii Krajowej w Długosiodle odbyło się patulisko. Jak wstępnie możemy podsumować całą imprezę? Zaskoczenie. Takie jedno słowo. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj do Długosiodła zaproszono nas na patulisko. Patulisko w rozumieniu struktury patu to jest spotkanie ludzi, coś tak trochę jak harcerzy. Gitara, siedzimy, rozmawiamy, przytulamy się, mówimy do siebie ważne rzeczy, ale w takim klimacie kręgu. Takiego swojego kręgu fajnych, młodych ludzi, którzy się spotkali, żeby sobie pogadać, potańczyć. Okazało się, że są warsztaty, a warsztaty są wyższą półką, bo warsztaty to już jest przystanek pat. Czyli pracujemy, nie tylko siedzimy, śpiewamy, gadamy, ale pracujemy. Z kim? Z instruktorem. Jakie warsztaty? Taniec, wokal, tu mieliśmy rękodzielnictwa, prawdopodobnie to się nazywa filcowanie, nie jestem w tym biegły, ale prawdopodobnie tak, w tym filcowaniu zrobiono logo patu, jakąś taką fajną laurkę. I te warsztaty prowadzą zawodowi instruktorzy, młodzi ludzie się uczą i odkrywają swoje pasje. Tutaj tych warsztatów było kilka dobrych warsztatów. A jaka jest największa korzyść patu? Świat bez uzależnień. Po prostu świat bez uzależnień. To mówię młodym ludziom, nie jesteście sami. To nieprawda, że świat składa się tylko z imprez, z marihuany i z samotności. To nieprawda. Są tacy ludzie jak tutaj, zwyczajni. To nie są malowane lale. To nie są głupie dzieciaki, dla których celem jest dyskoteka. To są dzieciaki, które pomogą innym, pomagają też sobie. Mają dużo ważnych rzeczy do powiedzenia. Takich samych jak ci, którzy może teraz słuchają tej audycji. Takich samych jak ty, który teraz tego słuchasz. Być może ciebie nikt nie słucha. W pacie masz szansę, by być razem, by nie odczuwać tej samotności i by mieć swoje zdanie. Młodzi ludzie mogą być zbuntowani, bo są. Mieć swoje zdanie, bo mają. Mają swoją godność. Młodych ludzi trzeba szanować. Trzeba słuchać, co mają do powiedzenia. Oni mają prawo do życia, do swojego życia. Duma. Dlaczego? Bo oto dzisiaj jest święto. Święto Długosiodła, bo dzisiaj w Długosiodle mianowałem lidera patu. Długosiodło, wielkie gratulacje, tak trzymać. 30 stycznia w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się 29. sesja Rady Powiatu. Ważnym punktem sesji był wybór kandydata powiatu wyszkowskiego na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wyszkowie. Niemal jednogłośnie na kandydata wybrano dotychczasowego przewodniczącego Tadeusza Michalika. 28 stycznia rozpoczęły się ferie. O tym, co poszczególne placówki przygotowały dla uczniów, możecie dowiedzieć się z naszego kalendarza na stronie www.tubawyszkowa.pl.
2 stycznia na sali WOSIR poloneza zatańczyli uczniowie z zespołu szkół nr 3 w Wyszkowie. Tam na dorocznym balu szkolnym, balu organizowanym w okresie karnawału, tuż przed maturą, na 100 dni przed maturą, roku 2013. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą tubową walentynkę 2013. Nagrodami w konkursie są romantyczna kolacja niespodzianka oraz bilety do kina. Z powodu zmiany pracownika Wyszkowski Punkt Informacji Turystycznej, mieszczący się w Bibliotece Miejskiej, będzie nieczynny aż do odwołania. Smutną niespodziankę swoim fanom sprawił KS Kamper Wyszków, który na wyjeździe w Suwałkach przegrał ze Ślepskiem 3-0. Drugiego lutego w Legionowie drużyna MKS Bóg Wyszków zremisowała z drużyną Kosy Konstancin 1-1. Gościmy dziś w stajni Pasja i ze mną pani Agnieszka Skowrońska. Proszę mi powiedzieć, jakie są propozycje stajni na drugi tydzień ferii? No my zapraszamy bardzo serdecznie na jazdę konną i na zajęcia z końmi, zarówno młodsze dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe. Nie tylko w ferie, ale przez cały rok jeździmy. Mamy piękne tereny, krytą halę do jazdy konnej, także bez względu na pogodę możemy się na koniach bawić, jak i przy koniach. Także serdecznie zapraszamy. Jazda konna jest oczywiście bardzo, bardzo miła i fajną formą spędzenia czasu, ale jest też zdrowa. Oczywiście, bardzo zdrowa. Wszystkie układy wewnętrzne pracują dużo lepiej, jeśli ktoś jeździ konno, prostuje kręgosłup, skoliozy do drugiego stopnia. Oprócz tego jest fantastycznym sposobem spędzania wolnego czasu, także daje dużo przyjemności, dużo radości, zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym. Dziękujemy bardzo, zapraszamy i do zobaczenia za tydzień.